Witam wszystkich, z tej strony Tropiciel. Dzisiaj został nam zaprezentowany przeciwnik Akopa Szostaka, więc dobrze byłoby go sobie omówić. Ale kiedy tak się zastanowimy, to nie za bardzo jest co tutaj omawiać. Nie jest to żadne głośne nazwisko, ani ciekawy rywal marketingowo, bo przecież karierę MMA dopiero rozpoczyna. Walczy bardzo agresywnie, wybuchowo, ale poza tym nie wiemy w zasadzie nic. Dziwi mnie, że KSW inwestuje tak w Akopa Szostaka. Popek, koksu czy nawet strachu przebijają się do świadomości niedzielnego fana. A Akop Szostak no nie jest taką gwiazdą i ciężko powiedzieć, dlaczego właśnie on pojawił się na tej karcie, bo przecież nie ze względu na poziom sportowy. Myślę, że gdyby powalczył z Fiałką, Filcem, Sokodżu, to byłaby to bardziej interesująca walka dla samego kibica, jak i dobra walka dla samej dywizji półciężkiej. I wtedy takie zestawienie mogłoby być, no, sportowym wyzwaniem. John Smith, rywal Akopa, nazywa się jak typowy Anglik, a pochodzi z Rumunii. Stoczył tylko 3 walki w MMA, walczy dosyć agresywnie. Może tym właśnie Akopa zaskoczyć, bo przecież to samo zrobił Tyberiusz Kowalczyk czy Martin Hudej. Nie twierdzę, że jest to łatwa walka dla Akopa, ani że jest to trudna walka, dlatego że nie znamy poziomu jego przeciwnika. Na papierze wygląda na łatwego, ale dla dobrego zawodnika, a o Akopie tego nie możemy powiedzieć. I dla niego może być to rywal nie do przejścia. Akop wydaje się miłym, fajnym facetem, ale w MMA go nie widzę. Przegrana z Martinem Hudejem była zakończeniem jego kariery. Zdewastował go tam totalnie, przecież Hudej jest zawodnikiem, który nabija rekordy innym, a po Szostaku się przejechał. Dla mnie to tak, jakby natrzaskał mu Bob Sapp. To trzeba się zakopać pod ziemię, a nie wygadywać głupoty, że będzie teraz brał sportowe walki. Sportowe walki może sobie brać, kiedy będzie w stanie wygrać z dobrym zawodnikiem, a nie kiedy zalicza porażki z frikiem, którym niewątpliwie jest Martin Hudej. I sam Martin tego nie ukrywa, że bawi się tym sportem. Pierwsza walka Akopa była dobra, fakt, z Januszem Dylewskim, ale był to jego debiut i walkę w fajny sposób zakończył. Więc jak najbardziej była to walka na plus. Później była ta walka z Bobrowskim. Walka była widowiskowa, ale Szostak męczył się z nim 15 minut, a Kołecki rozwalił go w 2 minuty. Później był Tyberiusz, który już mu pokazał, że no nie nadaje się do tego sportu, a Martin Hudej skompromitował go totalnie. Później teraz zaliczył te zwycięstwo nad Wojciechem Balejko, ale czy pokonanie zawodnika z rekordem 4-9 jest coś warte? No być może jest to dobre zwycięstwo na odbicie się od dna, ale nie wiem, czy jest to na tyle mocne zestawienie, żeby dostać się od razu do największej organizacji w Europie. Mnie te zestawienie bardzo rozczarowało. Była gdzieś tam mowa o walce z Sokodżu. Takie zestawienie na pewno by mnie zainteresowało. Nawet Filc czy Fiałka byliby tu ciekawym rozwiązaniem, tak? No ale zestawienie te, które teraz dostaliśmy, to jest lipa. Już wolałbym zobaczyć Szostaka z Popkiem niż z angielskim Rumunem z rekordem 3-0. Dla mnie jest to niezrozumiałe. Okej, dostajesz się do KSW, ale niestety mamy do wyboru 4 zawodników, albo ich bierzesz, albo nie. Dajmy na to, że wygra teraz ten John Smith i co wtedy? Zestawią go z Wagnerem Prado czy Narkunem? A przecież oni go w klatce rozwalą i zbłaźnią totalnie. I dopiero ta przegrana Akopa nabrałaby kolorów. Wygrana żadnemu zawodnikowi poza zieloną lampką na Szerdogu nie daje nic, nie rozwija w żaden sposób dywizji półciężkiej i może nawet ją blokuje, tak? Bo w tym miejscu mógłby powalczyć jakiś fajny angielski nabytek, a no trudno mi uwierzyć, żeby nim właśnie był John Smith. Może być to krótka, ale widowiskowa, fajna walka, ale wątpię, żeby właśnie na nią czekali kibice. Raczej jest to walka, która ma zagospodarować czas od rozpoczęcia gali do pierwszego pojedynku turnieju wagi średniej. No niestety, jest to lipny przeciwnik, słabe zestawienie, nie postarało się tutaj KSW, ale mam nadzieję, że to ostatnie takie zestawienie na tej karcie. No ale trochę obawiam się o tego przeciwnika Popka, nie? No ale KSW też sami sobie robią ten kłopot, tak? Sami sobie te kłody pod nogi rzucają. My możemy się tylko temu przyglądać i to komentować. Bardzo mnie ciekawi, co teraz będzie się działo w tej półciężkiej, tak? No bo poza tym Narkunem i Wagnerem Prado już chyba nikt nam nie zostaje. A co wy myślicie o tym przeciwniku? Jestem bardzo ciekaw. Dzięki za wysłuchanie. No i co? Zapraszam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, Tropiciel, trzymajcie się! Czy ty subskrybujesz kanał Cage of MMA? Jeśli nie, to na co czekasz? Dołącz do rodziny najbardziej hardkorowych fanów MMA i razem z nami twórz historię.